Dzień dobry wszystkim, z którymi spotykam się w ramach projektu Plastek i jego zaczarowane pudełko. Dzisiaj, czy nietypowe, może nie będę zbyt dużo zdradzać, tak na początek, kolejne spotkanie, przy którym towarzyszyć będzie mój kolega. Znajduje się tutaj. O nim za chwileczkę. Natomiast chciałam Wam bardzo, jak zawsze, na początku podziękować za relacje, które przesyłacie i od razu zaznaczyć, że to, co będzie się działo podczas dzisiejszego spotkania, naprawdę warte jest uwiecznienia na zdjęciach oraz nagraniach. I mam nadzieję, że za niedługo będziemy mieli materiałów od Was naprawdę bardzo dużo, bo myślę, że będzie czym się pochwalić. Zaś wspominałam, że dzisiaj poza mną i Plastkiem, który doradza mi, przygotowując każde spotkanie, jest mój kolega. Nazywa się Zamio Kulkas. W zasadzie śmieszna nazwa jak na kwiatka, dlatego uznałam, że jest tak śmieszna, że nawet jej nie zmieniam. Słuchajcie, Zamio Kulkas jest rośliną, którą dostałam w prezencie, ale nie ukrywam, że niespecjalnie mam rękę do kwiatów i bardzo szybko niestety nie dzieją się specjalnie dobre rzeczy z nimi. Ale ten, jak widzicie, świetnie się ma. Rozkwita, rośnie, więc uznałam, że być może pielęgnacja kwiatów i zajmowanie się może ogrodem, roślinnością i tym, co obok mnie, stanie się dla mnie pewną formą rozrywki, relaksu, spędzania wolnego czasu. Czy wiecie może, jak nazywa się takie czynności, które lubimy wykonywać, które sprawiają nam bardzo dużo przyjemności, które powodują, że odkrywanie nowych tajemnic z nimi związanych po prostu wręcz powoduje, że aż się trzęsiemy z radości? Mała podpowiedź znajduje się dzisiaj na tej wykreślance. Ta nazwa ukryła się tutaj gdzieś wśród liter. Może ukryła się w pionie, w poziomie, może na skos, może ją już widzicie, może jeszcze potrzebujecie chwilę. Jak wiecie, zawsze możecie zatrzymać nagranie, żeby wrócić do niego w momencie, kiedy będziecie gotowi razem ze swoją klasą i ze swoim nauczycielem. Ale pewnie już odkryliście, że taką czynność nazywamy hobby. Hobby to coś, co lubimy robić, co sprawia nam przyjemność, co powoduje, że się relaksujemy i być może moim hobby za niedługo stanie się uprawa takich pięknych roślin, bo wszystko budzi się wokół nas do życia. Ale słuchajcie, hobby może być związane z przeróżnymi rzeczami. Macie jakieś hobby? Powiedzcie o tym sobie w klasie, co uznalibyście za wasze hobby? Jestem przekonana, że propozycje, które się pojawiają, są niezwykle rozbudowane i wręcz nie potraficie przestać o tym mówić, ale ciekawa jestem, czy wiecie, w czym mogą albo w rozwijaniu jakich hobby mogą pomagać tworzywa sztuczne. Może już w to hobby, o którym opowiedzieliście swoim kolegom, wiąże się z tym, że potrzebujecie do tego czegoś, co jest wykonane z tworzyw. Mój kolega potrzebuje na przykład specjalnej osłonki i doniczki. Ale z tworzyw wykonanych jest wiele różnych przedmiotów, bo są to bardzo różnorodne materiały. Tworzywa, jak pamiętacie, mogą być miękkie i przytulne. Kiedyś mówiliśmy na przykład o bluzach polarowych czy butach sportowych. Mogą być też twardsze niż stal, dlatego robi się z nich na przykład rury do wody i ścieków albo kaski, które chronią głowę. Mogą być też elastyczne, można je zginać i ściskać. Mogą być kolorowe albo przezroczyste. Mogą chronić przed gorącem lub zimnem. Mogą również zabezpieczać przed porażeniem przez prąd, a nawet, uwaga, są takie tworzywa, które mogą same prąd przewodzić. Dlatego tworzywa obecne w wielu nowoczesnych gadżetach, z których korzystamy na co dzień, choć nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka, na przykład słuchawki do smartfona, czy ładowarki plastikowe, tam są
końcówki, ale również przewody, które są otulone taką plastikową izolacją, która chroni przed porażeniem prądem i przed poparzeniem. Również myszki, klawiatury, obudowy różnych przedmiotów robi się z tworzyw i dzięki temu rozwijanie waszego hobby, które może być na przykład tworzenie muzyki albo filmików, do których używacie sprzętu komputerowego, może samo słuchanie muzyki jest już waszym hobby, może słuchanie audiobooków, dzięki temu właśnie, że mamy takie produkty, które powstały dzięki tworzywom, możemy je rozwijać. A słuchajcie, co powiecie na smartfony, na przykład z elastycznym ekranem, wyświetlacze do smartfonów i smartwatche są robione ze specjalnych, przezroczystych i elastycznych tworzyw, ale nie tylko tych elastycznych, więc jak widzicie, faktycznie mogą one pomagać w rozwijaniu naszego hobby, ale przecież hobby może mieć wiele twarzy. Popatrzcie, co jeszcze dla was przygotowałam razem z Plaskiem. No właśnie, bardzo często zabawki, którymi się bawimy, albo bawimy się jeszcze sami, albo bawimy się ze swoim rodzeństwem, wykonane są z tworzyw sztucznych. Część z nich ma także specjalne elektroniczne części. Pamiętajcie, że wtedy nie wyrzucamy takiej zabawki do żółtego pojemnika. Ale słuchajcie, dodatkowo te elektroniczne części powodują, że mogą te zabawki świecić, grać, ale mamy też zabawki, które już nadają się do całkiem poważnych zadań, takie jak na przykład dron. Więc jak widzicie, można tutaj mieć szeroki wachlarz możliwości dzięki właśnie tworzywom. No ale hobby to także, pewnie ktoś z was wymienił już, bo być może robicie to często po szkole, no bo mam nadzieję, że nie tylko patrzycie w telefony, ale że także zdrowo spędzacie czas wolny, na przykład bawiąc się piłką, pływając, jeżdżąc na rowerze, w rodkach, no a w zimie na nartach albo na sankach. A czy są wśród was sportowcy? No pewnie zgodzicie się, że trudno sobie wyobrazić obecnie sport bez tworzyw. Z tych materiałów robi się zarówno nawierzchnie torów, bieżni, sprzęt sportowy, czyli piłki, kajaki, wiosła, jachty, narty, deski snowboardowe i wiele, wiele innych. Mogłabym naprawdę tutaj długo wymieniać. Niemniej ważne od sprzętu są też przecież stroje sportowe i obuwie. O butach to już mówiliśmy wiele razy. Buty biegowe muszą być lekkie jak piórko, ale także wytrzymałe i elastyczne, a to wszystko możliwe właśnie dzięki tworzywom. A czy oglądacie czasem mecze? Pewnie tak, pewnie widzieliście już kiedyś mecz piłki nożnej, a futbol to dyscyplina, gdzie tworzywa mają bardzo dużo do powiedzenia. Z plastiku zrobiona jest wytrzymała i idealnie kulista piłka, ale także gwizdki sędziowskie, siatka bramki, chorągiewka, nagolenniki, buty, no i stroje piłkarskie. Należy jednak pamiętać o tym, że sport musi być bezpieczny. A żeby uprawianie sportu było przyjemnością, to bardzo ważne jest używanie ochraniaczy na kolana, łokcie, nadgarstki, a przede wszystkim kasku. Kask jest zrobiony z bardzo twardego i wytrzymałego plastiku, a w środku ma piankę styropianową. Dzięki temu chroni głowę w razie wypadku lub uderzenia. Pamiętacie, robiliśmy kiedyś taki eksperyment, my razem na wizji, ale także wy w swojej klasie, kiedy testowaliście, co się dzieje z jajkiem, które trafi do kasku lub nie. Myślę, że sami już potraficie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy powinno się nosić kask, albo czy wręcz należy nosić kask. Sport dodatkowo może być ekologiczny. Również w sporcie ważna jest ochrona środowiska i dlatego na przykład siedzenia na stadionie albo wstęgi medali olimpijskich wręczanych sportowcom często wykonuje się z zużytych butelek plastikowych. A pomyśleliście o tym kiedyś, że takie rzeczy mają miejsce? Ja wszystkiego tego dowiedziałam się właśnie dzięki Plastkowi.
Ale pamiętajmy o tym, że sport jest taką przestrzenią, w której może się rozwijać każdy, również osoby z niepełnosprawnościami. I to bardzo ważne, że uprawianie sportu jest możliwe dla wszystkich. A niepełnosprawność nie jest już żadną przeszkodą w tym momencie. Dzięki specjalnym protezom oraz wózkom sportowym zawodnicy biją kolejne rekordy na paraolimpiadach. Jak widzicie, sposobów na rozwijanie hobby jest naprawdę sporo, a wszystko to możliwe jest między innymi dzięki temu, że odpowiednio dbamy o to, żeby przechowywać, usuwać, segregować i wiele, wiele jeszcze innych tutaj wyrazów mogłabym użyć. Dzięki temu, że wiemy, jak postępować z tworzywami, możliwe jest to wszystko, o czym przed chwilą wspomniałam. Jestem przekonana, że pamiętacie o zasadzie 3R, o której wspominaliśmy. Pewnie już wszyscy macie w głowie jakie to wyrazy, więc poradzicie sobie za chwileczkę z zagadkami, które dla Was przygotowałam. I uporacie się z nimi w mig. Gotowi? Być może macie je już w głowie i zagadki będą tylko taką rozrywką. Świetnie, ale jeśli nie, to proponuję Wam takie małe wyzwanie. Myślę, że się spodoba zarówno jednym, jak i drugim. Będą to zagadki, które wiążą się z odszyfrowywaniem. W takim razie uwaga. Pierwsza nazwa ukryła się pod szyfrem Gaderypoluki. Żeby ją odczytać, konieczna jest zamiana liter w parze. Jeżeli w haśle pojawia się na przykład literka G, to trzeba ją zamienić na A. Jeśli pojawia się literka R, to trzeba ją zamienić na Y. A jeśli pojawia się Y, to trzeba ją zamienić na R. Dam Wam chwilę. Ach, poszło szybciutko. Świetnie odczytaliście hasło. Hasło reduce, czyli nasza pierwsza część, część zagadki. Pamiętacie? Reduce, czyli redukuj zakupy, a dzięki temu ograniczaj ilość odpadów, na przykład na zakupy, choć z własną torbą. Kupuj tylko tyle produktów spożywczych, ile Ci potrzebne, żeby nie marnować i nie wyrzucać zepsutego jedzenia. Używaj naczyń i sztućców wielokrotnego zastosowania, tam gdzie to oczywiście możliwe, a suszarkę do włosów lub inny sprzęt elektroniczny można naprawić zamiast kupować nową. Zdatne do użytku ubrania, obuwie warto przekazać komuś, można także je otrzymać od kogoś, tak aby zostały ponownie wykorzystane i zyskały drugie życie. Przed nami kolejna łamigłówka. Aby odczytać kolejne hasło, konieczne jest sprawdzenie, jaka litera ukryła się pod wskazaną współrzędną. Jak zwykle daję momencik. Pamiętajcie, że oczywiście zawsze możecie zatrzymać nagranie. Ale już wiecie, że naszym hasłem jest hasło reuse, czyli używaj ponownie. I używaj ponownie nie tylko toreb na zakupy, ale również torebek foliowych po zakupionych produktach, pojemników, butelek, używaj ponownie słoiki, skrzynki kartonowe i drewniane, woreczki na warzywa i owoce, na przykład te, które są zrobione z zużytych butelek plastikowych. Powinny być one używane wielokrotnie zamiast kupowane na nowo. Mówiliśmy też o tym, że na przykład możemy przechowywać żywność w pojemnikach po lodach albo nalewać wodę, napoje do butelek, w których wcześniej znajdował się inny napój, a wody najlepiej dolewać do bidonów albo do takich specjalnych butelek z filtrem. Z różnych przedmiotów możemy wykonać coś nowego i znaleźć im, w zależności od tego, co będziecie wykorzystywać, nowe zastosowanie. Ale o tym jeszcze dzisiaj opowiem. Przed nami ostatnie wyzwanie, no może nie ostatnie wyzwanie, ale zagadka. Ułóżcie hasło z rozsypanki.
Z tym to poszło po prostu ekspresem. Już wiecie, że hasło to recycle, czyli oddaj do recyklingu, czyli do przetworzenia w nowe wyroby. Produkty całkowicie zużyte, czy opakowania całkowicie nieprzydatne stają się dopiero teraz odpadami, dopiero w tym momencie, kiedy już całkiem się do niczego nie nadają. I mam nadzieję, że pamiętacie, że odpady plastikowe są zbyt cenne, by wyrzucać je byle gdzie. Jeżeli będziemy je w domu segregować i wyrzucać do odpowiednich pojemników, to w recyklingu powstaną z nich nowe produkty. Świetnie odgadliście wszystkie hasła. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem Waszej wiedzy. W takim razie dzisiaj czas jeszcze na co nieco działania praktycznego. Będę miała dla Was zadanie z serii Zrób to sam. Jeżeli dzisiaj jeszcze nie jesteście gotowi, żeby zrobić to zadanie, to zawsze możecie wrócić do nagrania w momencie, kiedy przygotujecie wszystkie niepotrzebne elementy. Ale zanim zaczniemy, proponuję Wam pewną zabawę. Czy kojarzycie może, jak nazywamy te symbole, te znaki? Świetnie, to emotki. One służą nam do tego, żeby ułatwiają nam komunikację poprzez różne komunikatory, na przykład wysyłając SMS-y, ale także komunikując się na przykład przy użyciu Messengera lub jakiegoś innego narzędzia, aplikacji, bo pomagają nam podpowiedzieć drugiej stronie, jak się czujemy w tej sytuacji. Bardzo lubimy emotki, ja osobiście również. I słuchajcie, emotki pomogą nam dzisiaj zrobić nasze zadanie. Ale najpierw uwaga, ciekawa jestem, czy potraficie się zamienić w emotkę. Rozglądnijcie się po klasie, gdzie wokół Was jest ktoś dzisiaj, komu na pewno przyjemność sprawi Wasza mina, i zamieniamy się do kolegi, do koleżanki, może do pani, do pana, do nauczyciela w klasie. Zamieniamy się, uwaga, i robimy emotkową minę. Gotowi? Piękny uśmiech. Ale tam uśmiechy są fantastyczne w tej klasie. Uwaga, druga mina. Podpowiedziałam. To pewnie przed jakimś sprawdzianem. Albo gdy wrzuciłem odpad z tworzyw do złego pojemnika. I na koniec, uwaga. Pewnie takiego całusa wysyłacie rano mamie albo tacie, gdy wychodzicie rano do szkoły. A jeśli tego nie robicie, to zachęcam. Emotki, poza tym, że mogą się pojawić, kiedy piszemy na komputerze albo używamy telefonu, często też dodajemy i rysujemy w wiadomościach, które piszemy do kogoś na kartce papieru. Są one wtedy bardziej uproszczone, ale sprawiają ogrom przyjemności. Dlatego dzisiaj takie emotkowe zadanie, którym damy drugie życie produktom, przedmiotom wykonanym z tworzyw, które znajdziecie w domu. Co nam będzie potrzebne? Słuchajcie, do wykonania tego zadania będzie nam potrzebny marker czarny, ale jeśli macie taki, który ma inne kolory, też będzie w porządku. Butelka po mleku lub po innym napoju, która będzie biała. I nożyczki. I nożyczki. Ja to wszystko już mam przygotowane. Słuchajcie, mamy jeszcze raz butelka, nożyczki i Słuchajcie, butelkę należy wcześniej umyć, żeby w środku nie pozostały żadne pozostałości po mleku lub innym napoju, żeby
butelka była czysta, warto ją później też dobrze wysuszyć. Słuchajcie, butelkę przecinamy sobie na pół. Butelkę przecinamy sobie na pół. Jeśli nie macie możliwości, żeby wbić nożyczki tutaj sobie w tą przestrzeń, to możecie zrobić to, co ja zrobiłam wcześniej i poprosić rodziców o to, żeby przy użyciu takiego specjalnego nożyka introligatorskiego lub ostrzejszych nożyczek wykonali Wam takie nacięcie, taką dziurkę, która spowoduje, że później rozcinając butelkę nożyczkami będzie to znacznie prostsze. Warto pamiętać o tym, żeby wykonując to rozcinanie butelki starać się robić to dość równo, bo wtedy unikniecie tego, że brzegi tej butelki będą ostre i na przykład niepotrzebnie kogoś zranią. Im będą delikatniej, dokładniej wycięte, tym unikniecie takiej sytuacji, ale oczywiście zawsze możecie dodatkowo zabezpieczyć brzegi butelki na przykład kolorową tasiemką klejącą lub taką taśmą izolacyjną. Można wtedy poprosić tatę o pomoc w znalezieniu takiej taśmy w domu. Słuchajcie, następnie decydujecie, jaka emotka jest taką, którą niezwykle lubicie i którą lubicie rysować, może to jakaś Wasza ulubiona mina. Ja Wam postaram się troszkę to zadanie ułatwić. Mam tutaj taką małą ściągawkę, być może któraś buźka Wam się szczególnie spodoba. Ja sobie już tutaj, słuchajcie, którąś wybieram. Tutaj mam jedno oko. Mam drugie oko. Ogromny nosek. I słuchajcie, już buziaczka domaluję tutaj. Słuchajcie, może nawet jakiś... O! Och! Do czego nam może posłużyć taki pojemnik? Możemy w nim stworzyć sobie miejsce do przechowywania rzeczy, na przykład na biurku, albo pojemnik na kredki, na długopisy, na to, co chcecie mieć ułożone i uporządkowane w swoim najbliższym otoczeniu. Dzięki temu Wasza butelka po mleku zyska nowe życie, a Wy na Waszym biurku będziecie mieli porządek. Ale słuchajcie, poza zachowaniem porządku, to pomyślałam sobie jeszcze, że może ktoś dzisiaj, jak zobaczył, jaką piękną roślinę wyhodowałam, będzie chciał dać nowe życie właśnie pielęgnując albo sadząc jakąś nową roślinkę. Może Wam się do tego przydać tutaj to, co prezentuję Wam na zdjęciu, taka mała, słuchajcie, mała ściągawka i podpowiedź, co możecie dzięki temu stworzyć, bo jeżeli nie macie białej butelki albo na przykład wolelibyście stworzyć Wasz pojemnik z takiej przezroczystej, to nic nie stoi na przeszkodzie, ale czasami nie wszyscy na przykład chcą rysować buźkę, wolą ją stworzyć z jakichś innych przedmiotów, do tego może Wam się przydać, mogą Wam się przydać na przykład zakrętki po butelkach, mogą Wam się przydać takie specjalne wyklejane oczka, ale jeśli nie macie takich oczek, to możecie użyć także, jest bilister, słuchajcie, po lekarstwach, wystarczy, że do takiego pustego miejsca po tabletce, tylko pewnie po jakiejś większej, rzucicie sobie na przykład jakiś koralik, albo kawałeczek czarnego papieru, albo kawałeczek bibuły, zakleicie sobie z tyłu i dzięki temu będziecie już mieli swoje oczka, które możecie przyczepić do Waszego pojemnika, albo do Waszej doniczki. Ja do swojej wiosennej doniczki, ponieważ odkrywam dzisiaj swoje hobby, którym będzie chyba ogrodnictwo, włożyłam dodatkowo, widzicie co tam jest, słuchajcie, można włożyć waciki, ale można też włożyć watę, można też nasypać ziemi, jeśli będziecie chcieli sadzić coś innego i posadzić na przykład rzeżuszkę. Rzeżucha będzie już po około 4-5 dniach gotowa do tego, żeby sobie ją dorzucić do pysznej kanapki. Ważne, żeby wata, która znajduje się w środku, była cały czas wilgotna. Nie taka super, super mokra, żeby nie kapało, ale wilgotna i już po około, słuchajcie, to jest moja rzeżuszka,
puszka, która powstała, wyrosła pięknie tutaj przez 3 dni. Dodatkowo mam piękną buźkę, którą Wam chciałam pokazać i moje oczka zrobione tutaj specjalnie do mojego stworka i myślę, że dzięki temu będziecie również mogli rozwijać swoje hobby, używając przedmiotów, które prawdopodobnie stały się już odpadami, ale dzięki Wam dostały nowe życie. Może połączycie te dwie prace i powstanie coś jeszcze całkiem innego. Zachęcam do dzielenia się pomysłami na naszym plastkowym padlecie i mam nadzieję, że już za niedługo wręcz zostaniemy zasypani zdjęciami z wykonanych przez Was prac, pokazując, co stworzyliście z odpadów tworzyw i pokazując jednocześnie, jak można dać tym przedmiotom nowe zastosowanie i przy okazji ozdobić co nieco swoje otoczenie, wprowadzając sobie troszkę wiosny do pokoju i jeszcze więcej do niego porządku. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i dziękuję za wszystko, czego mogliśmy razem doświadczyć. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.